Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosza, to kolejny odcinek naszej serii Od Komuny do Fortuny sezonu drugiego. I co na samym wstępie, zostaw hashtag zboża i je przypnąć serduszko oraz zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli tego nie robisz. I co? Dzisiaj będziemy sobie sprzedawać zboże, daleko jeździć nie musimy, no ale troszkę nam to zajmie, tak? Jeżeli będziemy mieli jeszcze czas, no to pojadę sobie tam troszkę, zacznę prasować właśnie słomę. Też na koncie wam pokażę 22 tysiące, czyli 3 tysiące, no 2,5 tysiąca więcej jak miałem w poprzednim odcinku. A dlaczego to tak? Dlatego, że już zapełniłem cały rozrzutnik, tamtą całą przyczepę, pamiętajcie, na odcinku. Oraz jeszcze musiałem skosić te pole i miałem tam zbiornik i troszkę w kombajnie. I po prostu pojechałem z bizona, wysypałem tam do niego, od razu mi zapłacił. A teraz sobie na odcinku wywiozę to, co mi zostało. Czyli zostały dwie przyczepy do wywiezienia, znaczy rozrzutnik i przyczepa. Plus jeszcze wywiozę sobie ten rzepak, żeby wiecie, mieć już wszystko się pozbyć, wszystkiego, że tak to powiem. Mieć wolne przyczepy. Wrzucę sobie kierunek. Mieć wolne przyczepy i już później nie będę miał problemu z tym, żeby wiecie, żeby żyto kosić i z przyczepami latać, tylko wszystkie będę miał wolne, to jakoś... Dobra, włączę wałek, niech się sypie. Zrobię sobie tutaj bridge screena. 2,5 tysiąca. No tak jak mówiłem, za zbiornik około te 2,5 tysiąca właśnie dostaję. Zawrócę u sąsiada na łące. A nie, dobra, tu jest droga. Zapomniałem, dawno mnie tu nie było. No myślę, że dzisiaj 30 tysięcy sobie wyciągniemy. No tak, mamy. No nawet myślę, że więcej. Więc tu nie, że nie. Nawet więcej myślę, że jak 30 tysięcy, no ale to się jeszcze okaże. Jeżeli starczy nam czasu, to jeszcze sobie podlecę. Podlecę zrobić kilka kulek. Czekajcie, teraz tutaj zaparkować trzeba to jakoś tak w miarę fajnie. Bo w sumie teraz nie mam czasu to ustawiać, bo zaraz zamykają tam u niego. Jeszcze mówi mi, że no pół godziny, że się wyrobił. Więc postawię sobie tutaj to trochę tak byle jak. Bo i tak muszę zdjąć te burty i to wszystko to. Już raczej mi się nie przyda. Żyta raczej nie będę miał dwie przyczepy. Chociaż. A w sumie możecie pisać, czy chcecie trzeci odcinek ze żniw. Czy żyto też mam właśnie nagrywać, czy. Dobra. Czy żyto też mam nagrywać, czy już żyto mam sobie odpuścić. Zupa z bobra. Tutaj pełna przyczepa. No, jestem ciekawy, ile tutaj zarobimy. No bo rzepaku to tam mam mało. Dość, więc rzepaku dużo nie zarobię. Tutaj muszę sobie zawinąć rogala. Ojojoj. Dobrze, że szybko zauważyłem, tam tylko farba zeszła. Dobra. Z rzepaku to pewnie zrobię z 1000 albo i nie. No chociaż zobaczymy. Nie no, więcej jak 1000. 1000 zarobię za. 1000 zarobię. Praktycznie za 2000 zarabiam za jeden zbiornik z bizona. Bo tam był ponad jeden zbiornik tylko rzepaku, a rzepak jest bardziej opłacalny. Jeszcze sobie jedną rzecz zrobię, przepraszam, ale się tak jak chcę na miniaturkę. O, tutaj sobie. Zrobię ładne zdjęcie. I później wiecie, na pusto to tak nie będzie fajnie wyglądać. Wiecie co, pojadę sobie teraz najpierw z tej strony. Muszę umyć ten ciągnik, bo ciapek teraz robi więcej jak 60, bo nie chce mi się rozpinać 60 od prasy. Bo i tak wiem, że będę prasował na przykład dzisiaj czy tam jutro. No dobra. No zobaczymy, ile tu będę miał. No.
ciekawości. O. Ile mam? 4-5 tysięcy prawie. Nie, no to ładnie, ładnie. No to już 30 tysięcy już na pewno będziemy mieli. Ile bym za ten rzepak nie dostał, to i tak będziemy mieli dość dużo. Na pewno dostanę więcej w te 2000, tak jak mówiłem. Więc już na pewno mam 30 tysięcy. No jestem zadowolony, bo pierwsze jakieś maszynki pewnie wjadą w jednym z ostatnich odcinków. No teraz gdzie to postawić? A dobra, może jakiś tu się zmieszczę. Postawię sobie tu. Może się wyrobię stamtąd. No teraz taki rozgardziaj. Nie wiem, jak to się u was pisze. Mówi, znaczy, taki wiecie, żniwna gorączka, wszędzie przyczep pełno i tak dalej. Ale powoli się da radę. Dobra. O, tutaj to pokrywa, albo dobra, no skupię. Blendeka była dlatego, że po prostu ta przyczepa stała tutaj tydzień na podwórku z tym rzepakiem i się bałem, żeby nie napadało. A wiecie, przez blendekę zawsze jest takie to zabezpieczenie. Nie trzeba by było gdzieś po nosach chować jej do stodoły. W razie by burza przyszła, tylko sobie spokojnie stała. Dobra, zdejmę sobie tą blendekę. No i za to jest jeszcze, aż jestem ciekawy. No tutaj troszkę sobie poczekamy. Już 30. Już. 5 tysięcy za rzepak zrobiliśmy. Wow. 34 tysiące. Wow. Wow. Teraz zobaczcie, że jeszcze żyto dojdzie. Żyto pewnie myślę, że 10 tysięcy. No 10 może nie, ale 8-7 tysięcy zarobimy na pewno. To już będziemy mieli około 40 kilku tysięcy. Plus jeszcze te złome. Ocie babka. Myślę, że będziemy bogaci. W sumie mogę jechać sobie jeszcze sprasować troszkę, tam nie za dużo, ale sobie sprasujemy. Teraz, czy ja tu się wyrobię? 3-7 wyjechać. No będę musiał uporządkować to wszystko. Wiecie co, ja sobie zawinę tak o. Tak, bo pierwsze co teraz będziemy robić, to będzie zbieranie słomy. Może nie, może i żyto będzie pierwsze. Się okaże w sumie. Dobra, zgasimy sobie. Później będę miał ciekawy wyjechać, ale już mniejsza. Muszę do sklepu jechać, bo już tego sznurka mało zostało. Myślę, że nie uda mi się zrobić wszystkich belek. Ale dobra, lecimy sobie. Czekajcie, troszkę sobie tylko podgłoszę. Pisaliście, że chcecie 20-minutowe odcinki częściej, no to na waszą... Z waszej woli macie dzisiaj odcineczek. Nagrywam go w niedzielę, więc raczej się pojawi w poniedziałek, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale jestem zadowolony z tego, że aż tyle zarobiliśmy. Właśnie do tego się cieszę, że wziąłem takie maszynki, jak wziąłem na początek i wziąłem tyle pól, ile wziąłem. A nie popełniłem tego błędu, co w pierwszym sezonie, że prasę rolującą kupiliśmy, nie wiem, w 20 odcinku chyba. O ile nie później. Na słomę to mogę w miarę szybko jeździć, z tym nie ma problemu. Na chudy sobie włączę mimo wszystko. O. Tutaj belek nie będzie aż tak wielce, jak myślałem. A się zaraz przekonamy. W sumie mało też nie ma. Tu przecież nic nie było. Nie było siana w prasie. Znaczy, no właśnie. Prasa była pusta. A i wiecie co zrobiłem? No nie. Znowu zapominam o tych teksturach. Ja zapomniałem o tych teksturach, że muszę przecież podmienić, żeby to działało. No i niestety sobie nie zrobimy znowu dłuższego odcinka. Ale to co, do następnego odcineczka. Cześć i papa. Czołem, kluski z rosołem. Siemaneczko. No przepraszam za to, bo po prostu to jest zrobione, że tekstura słomy z rzepaku jest postawiona pod zwykłą teksturę słomy, żeby to fajnie działało z tym rzepakiem. No ale teraz to już akurat nie jest tak jak wcześniej, że źle pomyślałem, tylko teraz to jest akurat, tak to działa niestety.
No i po prostu najpierw będziemy musieli sprzedać te słomę z, tą słomę z rzepaku, żeby robić słomę z pszenicy, żeby to dobrze wyglądało. Dobra, do następnego odcinka. Cześć, pa. Siemaneczko. Sorry, że taki fapa znowu, ale dajcie właśnie hashtag. Hashtag wtopa, ja przytnę ci serduszko. Cześć.